Zadałem sobie pytanie, dlaczego on to ogląda? Zadałem sobie pytanie, jak to jest, że ludzie traktują siebie przed niebogą. Ludzie patrzą na siebie i biorą tylko olbrzymie korzyści. Kiedy oglądają imprezę, kiedyś fascynowałem się imprezami masowymi, ale kiedy przyszedł czas, kiedy Bóg zaczął zapytać mojego serca i oglądałem jeden z takich imprez, to zadałem sobie pytanie, co to jest. Zobaczyłem to w tym coś, czego wcześniej nie widziałem, ale Ja chciałem to zobaczyć, moje serce było otwarte. I kiedy ja usłyszałem tę Ewangelię, to powiedziałem, Jezu, ja rozumiem, że ja jestem martwy. Ja rozumiem, że ja nie mogę użyć królestwa. I ja rozumiem, że choć dzisiaj stoję w tym miejscu i głoszę, a wy to słyszycie, to jutro mogę spotkać się twarzą w twarz z Bogiem. I to jest inna rzeczywistość. Twoje ciało zostanie tutaj, ale gdzie pójdzie twoja dusza? Jeżeli nie narodzisz się na nowo, to twoja dusza nie spotka się z Bogiem. On tego nie chce. Jest napisane, że nie ma większej miłości na te, kiedy ktoś życie kładzie za swoje owce. Nie bądź tą owcą, która nie ma pasterza. Bądź człowiekiem, który nie chodzi w tym świecie. Bądź człowiekiem, który nie pozwala, aby jego życie było życiem płytkim, życiem połowicznym, życiem, które skupia się tylko na cielesnych pragnieniach. Bądź człowiekiem, który realnie odpowiada na prawdę. Ja zrozumiałem, że nie chcę tak żyć. Ja zrozumiałem, że nie chcę tego świata. Nie chcę tego kłamstwa. Nie chcę tych ściemnionych przyjaźni. Nie chcę tych rzeczy, które nie chcę tego przyjaźni. Nie chcę tego wszystkiego. Bo dzisiaj... Ja jestem tutaj. On jest zawsze z tobą. Nie. Zawsze jest z tobą. A śmieciary przeszły po całym celu. Chyba przepaliłaś na rozum. Dziś o głośny dzień.